Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, ostatnio udałem się na arenę, właśnie na ring, aby znaleźć Skurwiela Juniora. No niestety, wszystko poszło dobrze, zgodnie z planem prawie, gdyby nie wpadli tutaj nagle krasnoludy Tasaka, nie zaczęli mordować ludzi Juniora. Junior się spłoszył, uciekł i tyle go widziano. Ale znaleźliśmy informację o tym, że gdzieś tutaj jest jego skrytka. No i przez spory czas, sporą ilość czasu poprzedniego odcinka szukałem tej skrytki. Szukałem ją nad kanałami, a po przeczytaniu dokładnym tej wiadomości okazało się, że jest ona pod kanałami. No i właśnie ją znalazłem. Ona jest tutaj. Gdybyście ją kiedyś szukali. I tutaj jest, trzeba tutaj coś ruszyć. Chyba będzie to ta pochodnia, aby otworzyć te ukryte przejście. No, pięknie. Mamy. W końcu. Myślę, że Junior nie będzie miał nic przeciwko, jeśli się tutaj troszkę obłowie jego kosztem. Mamy kolejny tajemniczy list, który możemy przeczytać. Najpierw sobie jednak sprawdzę nasz mieczyk, który znaleźliśmy. Nie, on jest gorszy od tego, którego używam obecnie. Ten także. A więc raczej nic z tego. Dobra, ale przeczytajmy ten tajemniczy list. Co mi on tutaj da? O, patrzcie, król Radowid. O, czyli wynika chyba z tego, że to król Radowid wspiera Skurwiela Juniora. Ciekawa informacja. Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, że Junior dogadał się z Radańczykami. A więc pogadajmy sobie z Dijkstrą. On coś nam tutaj powinien powiedzieć na ten temat. No słuchajcie, w końcu jakieś... jakieś postępy. O, szukałem słowa. Dobrze, ruszajmy do Dijkstry. Dijkstra może coś wiedzieć. Coś, co nam się spodoba. Ale kurde, nie wiem dlaczego ten cholerny GPS po raz kolejny kazał mi wyjść z kanałów. Pójść zupełnie inne miejsce, niż było to wymagane przez zadanie. To jest chore po prostu. Mogliby to poprawić w końcu, bo naprawdę można się wkurzyć chodząc pół godziny po miejscu, w którym ma coś być, a czegoś nie ma. Tylko dlatego, że GPS pokazał nam zupełnie inne miejsce. Jest to naprawdę wkurzający element tej gry. Ale no spoko, trudno. Nic na to nie poradzę. Dobrze, ruszajmy do Dijkstry. Dijkstra coś tu może wiedzieć na ten temat. To może być dosyć interesujące. Nawet już poszłem do kasyna, bo myślałem, że to będzie któreś pomieszczenie tam. Ale okazało się, że nie. Że jednak nie. Dijkstra, gdzie jesteś, stary wieprzu? Dobra, tutaj. W prawo. Tutaj przejść. Tyle, że poniżej. Dobra, zapomniałem, że to jest ta sauna cała. Barbarzyńca. Którą on prowadzi. I ona jest tutaj. Niezła miejscówka, nie? Wieczne ognie świetli wam drogę. O, i tak wyglądają jego ludzie. No ciekawie, ciekawie. Dobra, sprawdźmy, pogadajmy z naszym przyjacielem, z dawnych lat przyjacielem. Oczywiście w cudzysłowie. Dobrze, Dijkstra. Czegoś się dowiedziałem, koleś. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Junior współpracuje z Radowidem. Jeżeli to prawda, Skurwiel ma większe kłopoty, niż mu się wydaje. Masz coś przeciwko Redanii? Moje sympatie nie mają tu nic do rzeczy. Skurwiel złamał układ, jest to zdrada, niezależnie z kim teraz trzyma. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie.
Temerczyk. Był dowódca osławionych niebieskich pasów. Kojarzysz? Vernon Ross. Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxenfurtu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. O, a więc mamy udać się do miejsca, gdzie ukrywa się Vernon Ross. Oho, o, słuchajcie. Dowódca niebieskich pasów. Elitarnych oddziałów temerskich. Gdzież to go wywiało? Tutaj. Tutaj możemy z tej rezydencji Velgenbudów się tam przedostać. Więc ruszajmy. Ruszajmy. Myślę, że szybka podróż nam się tutaj oczywiście przyda. Więc będzie ciekawie. To na pewno. Więc skurwiela? To skurwiela prowadził Vernon Ross. Ciekawa opcja. Dobra. A więc ruszajmy tu. Rezydencja Wegelbudów. Dobra, jesteśmy. Tutaj się jednak płotka już przyda. Tak, mój dzielny rumaku. Ruszamy do naszego starego znajomego. Rosz, stary łotrze, gdzie się ukrywasz? Oczywiście mój GPS pokazuje wszystkie korunki świata naraz. Ale jakie to ma kompletnie znaczenie? Przecież i tak każdy wie, jak się tutaj przemieszczać, którędy jechać. Wszyscy znają te drogi idealnie. Mniejsza z tym, mniejsza z tym. Ruszajmy, po prostu ruszajmy. O, tu mamy kryjówkę partyzantów. No i tu gdzieś muszą się oni ukrywać. Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Rozumiem. A to za tobą, to pewnie jest obozowisko grzybiarzy. Jesteśmy ornitologami. A ten miecz to do obrony przed dzioborożcami? Nie. Dzioborożce nie występują w tym klimacie. Nie wiedziałeś? Hortensio, ślepy jesteś? To Geralt, mój druh. Geralt, wchodź. Geralt z Rivi, cały i zdrowy. Vernon Ross, ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Ross, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą, proszę! Koniec rozmowy, odmaszerować. No, 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 Wes, z którą kiedyś Geralt był nieco bliżej. Tak to nazwijmy. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol-Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radovid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radovid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Szukam skurwiela juniora. Słyszałem o nim.
Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oxenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No dobrze. Musimy się spotkać z Roszem przy moście w Oxenfurcie. Dobrze, ruszajmy, chociaż nie w tą stronę. Czekajcie, co my tu mamy? Temerski partyzan, coś mi powie? Nic mi nie powie. Jak to temerski? Tu było wejście, tu było wejście. Wiedźmin to się nie może ospozać. Dobra. W każdym razie ruszajmy. To jak kawałek drogi tam jest przed nami. Ale myślę, że damy sobie radę. O, patrzcie, Rosz tutaj pędzi. Potowarzyszymy mu? Że czemu nie? Ale jedziesz jakoś dziwnie, Rosz. Ja nie wiem, ja jadę po prostu tak. Tak, jest płotka, wszystkie przeszkody terenowe pokonuje bez najmniejszego problemu. No, tu jest ten most. Dobrze wiedzieć. Czekajcie, coś tu się dzieje. Ciekawy ten wasz bazyliszek. A pewnie, że ciekawy. U nas takiej bestii nie uświadczysz. One tylko w dalekiej Zerikanie się rodzą. Z jaj przez koguta zniesionych. Psa. Z jaj koguta powiadasz. A jak? Takiego, co sposobem kwoki drugiemu kogutu kupra nadstawia. Jaje przez owego koguta ulężone musi 101 jadowitych wężów wysiedzieć. Wtedy bazyliszek się z nich wykluje. Ciekawe wierzenia. Ciekawy ten bazyliszek, bo wygląda zupełnie jak wiwerna. Dość młoda i mizerna, dodaj. Głupoty gadacie, toć to bazyliszek najprawdziwszy. Racja, co ja mogę wiedzieć, jestem tylko wiedźminem. Hola, hola! Jak to nie bazyliszek, tylko jakaś wawerna, to za co ja płaciłem? Oddawaj pieniądze, oszuście! Dzielni wojacy, nie napierajcie, bo... Uwaga! Oja! Ej, 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 Geralt, miecze! Miecz! Miecz, cholero, wyciągnij! Nie chowaj, wyciągnij! Ile mam czekać? Słuchajcie, ta cała scena, którą teraz widzieliśmy, jest niemal żywcem wyciągnięta z książki. Mianowicie Ciri miała kiedyś tego typu przygodę. No cóż, jak widać, uratowałem tym ludziom tyłek. Dobra, ruszajmy do Vernona. Ruszamy, jedziemy. Co my tu mamy? No słuchajcie, Oxenfurt. Dobra, pogadajmy tutaj z Vernonem. Wszystko gotowe? Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. Kim jest ten łącznik? Śliski typek. W innych okolicznościach nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Czyli nie ufasz mu? Ja nie ufam nikomu. Tobie też. Aż tak? Chodźmy. Dobrze, Vernonie. Ruszaj przodem. Zobaczymy. Co to za typ? Powiem szczerze, jak na miejsce, które ma się spotkać z łącznikiem, strasznie dużo turedańskich żołnierzy. Coś tu nie gra. Sprawdźmy, co się stało.
Sam Radowid, patrzcie. Z Kubańca. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Żeby zabić czas? Jestem królem. Ja nie mam czasu do zmarnowania. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Zbijam pionka, słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę, słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy, wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Jesteś popierdolony, koleś? Dobre pytanie. Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachownicę inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy, Wiedźminie, są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? Myślę, że już rozumiem. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Szukam skurwiela juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się, dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę. A teraz idźcie już. Z tobą, Roche. Porozmawiam przy innej okazji. No cóż, dziwny ten goleś, muszę przyznać. Porąbany strasznie. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest junior. Wiesz co, Geralt? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Vess i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie. Powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Roche. Do zobaczenia. No spoko. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. Czas odwiedzić pana Willeya. No bo kto woli skurwiela juniora. Mam naprawdę, słuchajcie, dobrze dobrano jego ksywkę. Oj, panie junior, chodź tu.
No nie zrobiłem tego zakończenia gangi Nowego Jorku. Znaczy, przepraszam, gangi Nowigradu. Bo wolałem to zrobić po swojemu, niż po krasnoludzkiemu. Kto pija mleko, ten żyga daleko. Dobra, ruszajmy. Zaraz się zatruje. No, czekajcie, tu jest koleś, który może nam się przydać. Mnie chyba ostatnio jestem troszkę przeciążony. Ha, klient! Muszę troszkę rzeczy posprzedawać. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Bo ostatnio sporo rzeczy tutaj się podziało. A i z wami zrobić ten przegląd będzie niezwykle miło. Sortujemy. Ale że nic specjalnego nam się tutaj ostatnio nie trafia, moi drodzy. Czy ty coś tutaj masz, co by mnie usatysfakcjonowało? Niestety nie. Dobrze. Jeszcze mogłem sobie ten naprawić ekwipunek. Naprawmy sobie ekwipunek po ostatnich bojach. Jak żeby inaczej, bywaj koleś. Bywaj. Dobrze, ruszajmy. Niech żyje. Poskurwiela juniora, gdzie jesteś? Skurwielu, skurwielów. Ciekawe, czy jest też ten skurwiel senior. Na przykład jego ojciec, taki wiecie. Większy skurwiel niż kiedykolwiek. Dobra, pogadajmy z tymi typkami. A ty tu czego? Gdzie skurwiel junior? Widziałeś go? Twardziel. Trzeba dać znać skurwielowi, że ktoś za nim węszy. Swoją drogą, ludzie skurwiela strasznie mi przypominają ludzi Jokera z Batmana. Przyszedłem dogadać sprawę nowych dziewczyn dla juniora. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Znasz go? Nie znam. Jestem tu nowy. A co się przytrafiło Norbertowi? Przytrafił mu się tasak. Szkoda chłopa. Lepsze to niż śmierć na suchoty. Pamiętasz? Był już jakiś taki schyłkowy. Dobra, zapamiętaj sobie na przyszłość, że dziwki dla skurwiela wprowadza się od tyłu, kawałkiem starego kanału. Idź tamtędy! Dzięki, będę pamiętał. Oj, no dobra. Znowu tędy mnie nie wpuszczą, no. Chcę zrobić po cichu, przynajmniej dostać się do środka po cichu. Bo boję się, że znowu nam skurwiel spierdzieli. Chociaż teraz już nie ma wsparcia. Wsparcia swojego pełnomocnika, jakim był bez wątpienia pan... Czekajcie, gdzie jest to wejście do kanałów? Goddammit. Niby gdzieś tu? Nie, chyba tędy. Trzeba będzie po prostu wejść. Czy my coś tu mamy? A, zejście w kanały. Dobra. O, tu coś jest ciekawego. No. Szkoły kota. Drugiego poziomu. Swoją drogą trzeba byłoby poszukać w końcu tej zbroi kota. Może być bardzo interesujące. Czekajcie, tu jest ukryte przejście jakieś. Co my tu mamy? O, schematy! Szkoda, że to są ulepszenia. Ale dobrze wiedzieć. Przydadzą się. Dobra, tu są jakieś podziemia. Mniejsza z tym. Idziemy tędy. Czy coś jest? Tu coś mamy. Czyżby to tędy miałbym dojść? Pytanie tylko którędy, co? Chyba, że to właśnie tak trzeba było załatwić. Gdzie są dziewczyny? Nie ma. Jesteś już szczerbem! Kończę w koło! Yeah! Nie! Zostawcie go mnie! Dobra, czekajcie. Zasłońcie oczy! Dość tego. Oj.
Chodź tu, koleś. Dobra, tu zakryliśmy. Ech. Dobra, tylko spokojnie, tylko spokojnie. Zróbmy to tak. Aby załatwmy tego tutaj. O, nawet poszli jeden za drugim. Spoko. Poszło całkiem sprawnie. Ale to jeszcze nie koniec naszej zabawy, moi drodzy. Dobra, tutaj to rozwaliliśmy. Pięknie. Myślę, że czas ruszyć na górę. Poszukać juniora. Ty, junior, gdzie jesteś, gnoju? O, pan już... Dobra. Tylko następnym razem niech mi się znaki lepiej nie przestawiają. Będę szczęśliwszy. Przez przypadek tutaj Irden rzuciłem. Junior, gdzie jesteś? Przyszłem po ciebie, skurczybyku. Panie skurwielu. Orzesz ty ja. Ciri, nie daruję mu tego. Co tu się kuźwa działo? Ała. Czajcie to. On jej przybił nożami ręce do deski. Została przybita. Co za skurwiel. Ożeż ty. Ożeż ty. Fajny pojeb. Tą powiesił. Co jest do chuja wafla? Miałem kumpla o ksywce Wafel. Ja pierdolę! Na serio miałem kumpla o ksywce Wafel. Uj! Zasłużenie, zasłużenie. Ja pierdzielę, ale rzeźnie tam koleś urządził. Do mnie, kurwa! Nikt tu nie przyjdzie. Oj, Geralt się wkurzył. Czego... Czego chcesz? Witaj, junior. Przyszedłem pogadać. Zrobię wszystko, co chcesz. Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa... Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła! Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne fila, coś tam,
a dziewuszka i Fircyk przynoszą mi skarb z Ziggiego Roivena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o, to chcieli zreperować. Filakterium? Jak niby miałby się naprawić? Nie ja, ale znam to różnych ludzi. Kręcisz, Junior. Ja oczekuję konkretów. Opowiem ci wszystko, wszystko po kolei. Dobrze, moi drodzy. Wygląda na to, że znowu wcielamy się w Triss. Mam złe przeczucia. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy Dudu w rękach skurwiela juniora. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentami. Na pewno nam się uda. Głowa do góry. Słynne ostatnie słowa. Dowiedziałeś się, gdzie dokładnie Skurwiel Junior przetrzymuje Dudu? W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Mhm. Przejdę po dachach. Ty czekaj na mnie przed domem Skurwiela. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Jeśli zrobią ci krzywdę, ja nie daruję tego Skurwielowi. Muszę wleźć na dach. Dobrze, moi drodzy. Wchodźmy na ten dach, nie traćmy czasu. Chociaż w sumie, moi drodzy, nie zaszkodziłoby, myślę, zakończyć tutaj tego odcineczka, ponieważ niestety czas nam ucieka. Nie chcę, żeby te odcinki były jakieś strasznie długie. No więc, no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapomnijcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.